Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w nowej serii z, nie Farming Simulator 2015, ale Farm Expert 2017, czyli Polska Farma. Ze mną dziś w tle będzie Adaś. Witam serdecznie. Ja witam was w takiej troszkę innej serii niż właśnie Adaś ma na kanale i chłopaki będą mieli już niebawem w przyszłości, a ja mianowicie witam was w sadownictwie. Bynajmniej taki miałem pomysł na tą serię i tak chciałem, żeby to wszystko właśnie powstało. Nigdy wcześniej na kanale sadu nie miałem, nigdy też w realu nie miałem takiej większej styczności z sadem, dlatego też postanowiłem, że sprawdzimy sobie, jak to będzie właśnie Farm Expert działał. Ja ogólnie na samym początku zapraszam was do Adasia, link będziecie mieli pewnie gdzieś w komentarzach albo w opisie, albo wam się nawet wyświetli na ekranach. Tam właśnie u Adasia możecie zobaczyć, jak sobie taką serię singla ma, coś jak ja ala od Bizona do Leksiona, tylko Adaś właśnie tutaj sobie kontynuuje wszystko po kolei. Także no co, bez zbędnego gadania, w dzisiejszym odcinku polecimy sobie zaraz sadzić chyba jakieś drzewka, prawdopodobnie wiśnie, jabłonki i no porzeczki też. Także dziękujemy również firmie Playway, bo to dzięki nim dostaliśmy tą grę też dość wcześnie i prawdopodobnie niedługo pojawi się MP, jeszcze musi to zostać dopracowane, ponieważ sprawdzaliśmy się przed chwilką i są pewne niedogodności, można że tak rzec. Także no tak, od samego począteczku zaczynamy. Mam na razie 3 ciągniki i mam nadzieję, że to tak zostanie. Dużo będzie też serii, w tej serii zależało od was. Także tutaj słuchajcie uważnie tych odcinków, będę na pewno pytał się was, co i jak robimy. Także na razie mamy 3 ciągniki, mamy tutaj Galathona, no to wiadomo, takie 2 ciągniki mam bardziej sadownicze, można powiedzieć, do maszyn takich mniejszych, oczywiście z opryskiwaczem. No tutaj studnia, z której ciągniemy wodę. Przyczepka Sipma, bardzo fajna przyczepka. Ogólnie modele fajnie wyglądają w tej grze. Troszeczkę jeszcze dopracowań trzeba zrobić z tą grą, bo mówię, czasami jakieś dźwięki się zbugują, coś w tym stylu, ale ogólnie całkiem fajna gra, można oderwać się troszeczkę od farminga. Jak sami widzicie, zobaczcie, już chwilę pojedzie, mega realistyczne błoto, które osadza się na maszynach. Tutaj jest nasz drugi ciągnik sadowniczy, troszkę więcej kuca, trochę więcej kunia ma, trochę bardziej szarpie. Tutaj oczywiście sadzareczka, taka moim zdaniem, tak to nazywa się sadzarka do drzewek, tak jak ino taki siewnik do zboża. Tutaj jak widzimy mamy taką maszynę, którą możemy niszczyć stare drzewka, które nie są już nam potrzebne w sadzie i w zamian w ich miejsce możemy zasadzić nowe. Oczywiście kosiarka bijakowa, która pomoże nam docinać tutaj wszystko przy drzewkach, tą trawę, którą zaraz zobaczycie na polach, jak to tam fajnie wszystko rośnie. Przyczepa, na której siedzą Janusze, jak podczepiamy do ciągnika, oni tu nam zbierają wszystko, co popadnie, co w rączki wpadnie. Typowe Janusze, także no wiecie, tam się zawsze jedzie, jakoś do roboty potrzebuje. Dla mnie no tu jest Lemken. Ale to zaraz wam przeczytam dokładne nazwy, bo wejdziemy sobie w sklep. Mamy i Grubera też, żeby to wiecie, uprawiać te pola, które będą nam potrzebne. I no dla mnie to jest rozsiewacz Rauch. Nie wiem, czy jest na licencji Raucha, czy też nie, ale wyglądowo jest bardzo podobny. Tam mamy jedną z przyczepek do przewożenia naszych skrzynek. I tutaj jest kolejna, jakby to powiedzieć, niszczarka. Tym razem do korzeni i do gałęzi, które zostają nam po starym sadzie. Przechodząc dalej, mamy troszkę większy ciągnik, który właśnie jest do pługa oraz do gruberka. A moim zdaniem to Walterka. O, jak mi się zrymowało. A tak mianowicie już teraz sobie przychodzimy, pracownicy maszyny. No to tak jak myślałem, pług to nie Potinga, tylko Cardo. I kultywator Horizio to pewnie zamiast tego. O mój Jezu. Kurna, co to jest ten czerwony gruber w farmingu? Horsz, o no właśnie. Także no mówię, no nie ma aż takich dokładnych licencji, ale z Rauchem się nie pomyliłem. Także jednak jest ta licencja. A właśnie, obym zapomniał o najważniejszej sprawie. Już wchodzimy do garażu. Można otwierać te? Nie można. Można otwierać. A, czemu on skoczył ty mi do kombajnu od razu? A, taki myk, żeby nikt nie zajebał. Tak mam wgrane wszystko. Nie żartuję. Ogólnie tutaj mamy jeden z kombajnów do zbioru naszych roślin. Nie wiem, ten to chyba jest tylko do porzeczek i do takich agrestów ala czy malin. W następnym odcinku zakupimy sobie prawdopodobnie jeszcze kilka takich maszynek, żeby nam się to nie nudziło podczas zbiorów i w ogóle. Także już pierwsze pytanie, kolejne jakie kieruję do was, to jest to, czy do tego pakietu, który mamy tutaj, dodajemy jeszcze pakiet jak do sadownictwa, to iż
szklarnię. Już się przenoszę się w drugi ciągnik. O tych Januszach właśnie wspominałem, oni tu już gotowi do roboty, jak jeszcze nic nie zasadzone jest. Tutaj jest drugie gospodarstwo, tak można powiedzieć. Jest już wykupione wszystko, ala pięknie mamy, trochę szklarni jest. No na pewno troszkę pieniążku by trzeba włożyć, ale myślę, że spoko garnianie by było. Do tego na pewno jest jakiś opryskiwacz z tego, co kojarzę. I jest też maszyna do... Nie, to maszyna do zbierania to właśnie są oni, że tak to nazwę. I mamy jeszcze na pewno coś do jakiegoś tam rozsiewania, coś w tym stylu w tych szklarniach. Także pierwsze pytanie, czy skupiamy się tylko na sadownictwie, choć byłoby to nudne, czy skupiamy się też właśnie na szklarniach i będziemy tutaj pomidorki i ogórki sadzić. Dobrze powiedziałem, sadzić, bo nie siać. A nie, ty siań, no tak, zależy z czego. Siać. Zależy co, bo możemy też kupić Adaś oryginalne sadzonki od razu i już możemy to wtedy sadzić. Także... Ja ogórki przeważnie siałem, ale dobra. Ja kopałem ostatnio ogórki, także nie ma problemu z tym żadnego. Także no co, w dzisiejszym odcinku, tak jak już wam wspominałem, odpalamy tutaj jeden z naszych maszyn, od razu weźmiemy sobie Enter, wejdziemy do naszego magazynu i sprawdzimy, ile my tutaj mamy sztuk. Aha, wypełni sadzarkę, całą sadzarkę. Dzisiaj sobie zasadzimy wiśnie. Dobra, tam Janusz u nas siedzi, 42% wypełnienia, jak sami widzicie. Tutaj możemy sobie kamerkę dać stąd i śmigamy. Myślę, że to takie fajne będzie oderwanie troszeczkę od farminga. Też nie chciałem, żeby robić właśnie tak jak chłopaki tych serii, żeby później nie było, że za dużo tego wszyscy mamy tego samego. Dlatego też mówię, ruszę sobie z czymś innym i raczej wam się takie coś spodoba. Tutaj mamy 3 pola na sam początek, od razu sobie tak poogarniałem dzisiaj od rana, już mówię, ogarnę sobie, żeby to wszystko działało. To jak widzicie, górki fajna jest animacja i jakby to powiedzieć, fizyka gleby tutaj się zapada, jak ino trochę mokrze jest. Tutaj nam pokazuje ogólnie, gdzie mamy mniej więcej te kuleczka, które widzicie, do sadzenia. Oczywiście rewers w ciągnikach, to troszeczkę jest do garnięcia, tak jak i... Czekaj, jak to się fachowo nazywa, zaraz wam powiem. No nie powiem wam. A tutaj mamy informację o tym, jak to nie sekwencje na biegach. Mówię, żeby wrzucić im wincy tych. Ubiegi, tak, to ci biegi. No, coś w tym stylu, tylko coś najfajniej w grze było to napisane, ale nie wiem czemu teraz tego nie ma. Także bez zbędnego gadania opuszczamy sobie naszą maszynkę. Janusz już wziął w ręce swoje wiśnie i teraz jak widzicie tutaj mamy 3 pola, nam pokazuje nasz areał to 1,88 hektara. Na pieniądze to nie patrzcie, bo to dofinansowanie z Unii. Dzisiaj słońce, jutro słońce, pojutrze słońce, także można przypuszczać, że mamy porę roku taką jak kwiecień, czyli jest to wiosna. Dobra, bez zbędnego wrzucamy jedynkę, ale przykopał na samym starcie. I no to aż tak będzie ciężko szło. Dobra, Andrzeju, nie denerwuj się. Aż sobie chętnie obejrzę ten odcinek. Nie, zobacz, jak to wygląda. Powiem ci, ja bardzo chciałem właśnie sadownictwo sobie, bo kiedyś już miałem styczność z tą grą, z 16 miałem, o jak widzicie, w tych kółeczkach, w tych miejscach, w których właśnie tutaj odpowiadają za wszystko, wtedy on idealnie wsadza tam sadzonkę. Jak widzimy, no troszeczkę daleko od siebie będą te wisie, no ale to w końcu sad, jak to się nam rozrośnie, no to niestety, ale będzie mało miejsca, ino żebym tylko kosiarką przejechał i to wszystko pozbierał. Troszeczkę jak o tym czytałem, no to to będzie trwało, na pewno nie w pierwszym sezonie, ani nie w drugim, raczej nie pozbieram sobie jeszcze wiśni, dlatego też będę sporo próbował zrobić poza odcinkami. Tutaj uda mi się na szczęście jeszcze jedną sadzonkę dołożyć. Muszę przyzwyczaić się do klawiszologii, jak sami wiecie, jest troszkę inna niż w farmingu, choć wiele... Oj, tutaj już przeoczyłem jedną z sadzonek. Dzisiaj Adaś, od razu też lecimy do Adasia. Zapraszam na jutrzejszy odcinek, jakby to tak można powiedzieć. Adaś, to taki maraton. To taki maraton właśnie z polską farmą. A powiem szczerze, że tak oddałbym troszeczkę nutkę tajemnicy, bo nie wiadomo o której godzinie te odcinki wyjdą. Uh-huh. Też mnie właśnie zaskakuje, bo lek. To pytanie teraz do ciebie, o której twój może odcinek wyjść? Wyjdzie późno, z racji tego, że ja to jadę do pracy. A no właśnie. Może być to o godzinie coś 18, 19, nie wiem. A to nie, no to mój wyjdzie pierwszy odcinek. No to z jednej strony mogę powiedzieć. No. To możesz powiedzieć, no to co mnie tam, co mi tam szkodzi? Ogólnie no myślałem, że no, uda nam się szybciej to MP zrobić i Boluś by zawitał do pomocy na mojej farmie. No niestety to nadal muszę sobie radzić sam. Ale krok po kroku, więc te pola przydałoby się teraz obsiać, więc czas sprawdzić,
siewnik, ale zanim się by sprawdziło siewnik, trzeba najpierw go kupić, więc kolejny nowy nabytek. Właśnie. Do farmy. Jak tam z pieniążkami, powiedz mi? No wiem, że na sam początek jest 70 tysięcy euro, także trochę maszyn no, tak. Możemy kupić. Trochę możemy, ale no dodając, panie Bolusiu, niestety te maszyny są cholernie drogie. No powiem ci, że jedna fajna sprawa jest z tym, że na początek gospodarstwa dostajemy tylko Landiniego ciągnik, dostajemy do tego gruber, pług i to jest wszystko? Chyba tak. No tak. Gruber, pług, przyczepa, Landini. Przyczepa i Landini, to jest koniec. I powiem wam fajna sprawa, bo teraz na początku gry... Ale to zależy od mapy jeszcze. Tak, mówię, my gramy na Spokojna Dolina, jakoś tak, czy Spokojna Farma, coś w tym stylu, coś ze spokojem na pewno wyrażone. I teraz, kochani, słuchajcie, to jest fajna sprawa z tym, że każdy może sobie wybrać, w co będzie miał zamiar iść. Czy od razu zainwestuje w jakieś nowe maszyny, coś w tym stylu. Bo mówię, na początek bez orki bez niczego się nie obejdzie, także no siewnik to jest jedno z ważniejszych rzeczy, ale no mówię, jeżeli ktoś będzie chciał iść w sad wtedy, no to wiadomo, maszyny do na początek nie będą mu potrzebne, takie jak siewniki, rozsiewacze i te inne sprawy nie będą mu potrzebne. Najwyżej sobie wynajmie pracownika, który mu w pierwszym sezonie na przykład obsieje pola nawozem czy też opryska, bo tu tacy lotnicy latają i nam to robią. Także nie powiem, fajnie jest tą grą, że mamy te 70 tysięcy euro i możemy sobie troszkę w swój sposób tutaj rozpocząć, jakby to powiedzieć, gospodarzenie i wybrać tryb, który będziemy chcieli, czy sadownictwo, czy też rolnictwo takie typowo normalne, bo w farmingu no niestety już mamy tych maszyn nakupowanych pełno, praktycznie wszystkich rodzajów, a tutaj niestety nie mam na początek siewki, nie mamy siewnika, także no już troszeczkę inaczej to wygląda. Myślę, że to fajne dosyć rozwiązanie jest. A Adaś, ty już będziesz miał pewnie z piąty odcinek, nie? Trzeci albo czwarty. No, ale to tam... Chyba licząc ten pierwszy, który pokazywałem tam wszystko na temat tej gry, no to już będzie chyba czwarty. No, no tak zrobię. Nie, no musiałbym powiedzieć, no nie chcę się chodzić na YouTube teraz. Ładasia, się to naprawdę dość szybko wygląda wszystko. Dobra, my sobie tutaj opuszczamy i siejemy dalej, sadzimy dalej. Ogólnie dzisiaj to nie będziemy... Czekajcie, ja sobie tutaj po jeden bieg do góry wezmę. Czekajcie, zaraz, te dwa. Aha, więcej niż te dwa nie możemy wziąć, tak? Dobra, a trójeczkę jakbym wbił? O, Janusz da radę. Najwyżej trochę mu się pensję podniesie, później mu się coś kupi. Jakąś czekoladę. I teraz właśnie w dzisiejszym odcinku tak sobie bardziej porozmawiamy na temat gry. Zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie. Mamy już 12 minut, także na szybko mi to schodzi. W dzisiejszym odcinku właśnie będę chciał sobie posadzić te moje wisienki. W następnym jakieś ino porzeczki, coś w tym stylu. Chyba, że już wiecie, przyspieszę sobie to bardziej. To mi wszystko już, tak by można powiedzieć, rzec wyrośnie. Na troszkę większe, co będę mógł coś więcej robić, czyli pewnie będzie cięcie trawy, później jakieś opryski. Naprawdę są fajne dwa opryskiwacze. Jeden opryskiwacz jest taki mniej więcej, który widzieliście na gospodarstwie, że normalnie mogę sobie jeździć i on sobie rozpyla, wiecie, na dwie strony. A jest jeszcze taki opryskiwacz, nie wiem, Adaś, czy widziałeś, że musisz jechać typowo w jednym rządku, ponieważ drzewka wchodzą w środek i one opryskują każde drzewko, wiesz, typowo danie... Jedno drzewko biorą i wiesz, opryskują dany rządek, nie? Także to jest super sprawa, bo wiadomo, ten oprysk nie rozpyla się gdzieś na boki, tylko typowo na jedno drzewo skupione ma w sobie to. Także fajna sprawa, jeszcze nigdy wcześniej, nie wiem, czy takie coś w realu w ogóle istnieje, nie widziałem u nikogo, bynajmniej mówię. Tutaj sadownictwa u nas blisko nie ma, dopiero jak w tamtym tygodniu jechałem sobie do Warszawy. No to powiem wam, że coś pięknego, dlatego mnie to tak bardzo natknęło, ponieważ no... Jadąc tam, to gospodarstwa są po prostu wspaniałe, mogę tak powiedzieć. Na każdym gospodarstwie prawie kostka, maszyny idealne, można tak powiedzieć. Nowe przyczepki, ciągniki, wszystko. Nie wiem czemu właśnie, gdy ktoś ma właśnie sadownictwo, wszystko praktycznie jest nowe. Nie wiem czym to jest, czy to jest naprawdę taka kasa i no wiadomo, te sadownictwo to mamy raz w roku plon. No praktycznie tak jak jej można i powiedzieć w realu, ale chyba, że to tak się bardzo opłaca, że każdy właśnie stawia na te nowe maszyny. Na te nowe technologie i maszyny, jakie po prostu stały po drodze, jak jechałem do Warszawy, to powiedziałem sobie, że zrobię sobie sadownictwo, ale miało być to kiedyś w farmingu. Na razie w farmingu to nam się raczej nie uda, bo na razie nie mamy pomysłu na tą mapę, nie chcę trochę odpocząć od mapek, więc pewnie w 17 dopiero sobie ruszymy z taką mapą, taka jak była w planach, bo budynki już są pomodelowane, jeszcze troszeczkę trzeba domodelować, ale ogólnie jakiś tam pomysł na mapkę jest, także myślę, że będzie coś ciekawego. I ja pierdzielę, ile ja będę miał wiśni. Ej, ciekawe, czy ja mogę wymienić sobie, tylko że już teraz mi się nie opłaca, bo mi został ostatni nożądek.
Czy Adam nie wiesz, nie, bo ty jeszcze nie obsiewałeś, to nie będziesz wiedział. Bo tutaj ogólnie jak my napełniamy siewnik, czy tą właśnie sadzarkę, że to tak nazwę, do wiśni, czy do innych spraw, no to nam się napełnia na przykład tyle, co mam w magazynie, czyli na przykład 800, tak jak ja miałem, nie? I teraz zostanie mi z 20% jeszcze i ja to mogę w magazynie normalnie zostawić. Tak, a czy no wjeżdżasz do magazynu z powrotem i jakby tutaj wysypujesz z siewnika sadzarki. Aha, dobra. I ci to zostaje i te plony ci możesz użyć do kolejnego razu. No to właśnie o to mi chodziło, dlatego też zaraz przejedziemy się. To mówisz, że w magazynie w środku, czy muszę tu jechać gdzieś na silo? Znaczy, nie, nie, tutaj na podwórko koło tej. Bo ty grasz na tej samej mapie, co ja? Tak, na tej twojej samej mapie co ty. No, no to wjeżdż sobie na farmę koło garaży, tam jest magazyn, co nie? No tak. Po tej chyba prawej stronie, zależy, której no, strony. Ja wiem, wjeżdżasz. Ja wiem, no ja sprzedam. No i tylko dojedź do samej bramy, nie musisz nawet znaczy do samej wrot, co nie musisz wjeżdżać do środka, tam ci wyskoczy, musisz kliknąć Enter i tam już chyba po polsku jest to doczytasz. Ja nawet wiesz co, jak ja mam tak, że jak ja jestem na gospodarstwie, nie? To już mi wyszukuje. Poczekaj, sadownicze, opróżnij sadzarkę, jest faktycznie, ja już tu mówię, kurczę, mogłem na pół te drzewka obsiać, wiecie, tyle tych wiśni, żeśmy zrobili. Mamy jeszcze tak, porzeczki, zobaczmy jak, poczekajcie, porzeczki, agro z maliny, porzeczki, agro z maliny, porzeczki, dobra. Porzeczki myślę, że będą idealne. I no nie zmieniamy ciągnika, bo po co w następnych odcinkach będą opryski i inne sprawy, to będziemy wtedy tym mniejszym sobie jeździć. Fajnie, bo tu ptaszki latają, przydałoby się coś takiego w farmingu, myślę, że to dałoby takiego, jak to powiedzieć, realności. No mówię, tej grze do realności sporo brakuje, fajnie, cieszy mnie to bardzo, że ma tą realną fizykę gleby i w ogóle co brakuje w farmingu. Ale no mówię, jeszcze troszeczkę tej grze brakuje, mówię, to jest dopiero drugi rok tej gry. Czy była 15 Farm Expert, jak to teraz jest? A powiem ci, że nie wiem. Ja już nie pamiętam jak to wiem, dokładnie. Że 16 była. Aha. Ale. 16 to ja też wiem, ale na pewno 15 raczej nie kojarzę, dlatego to są dopiero drugi rok tej gry. O, jak słyszeliście rewers, jak miałem włączony. O, no patrzcie, jak będę miał ino te. O, to tu będziemy trochę wolniej jechali, bo Jan już nie wiem, czy będzie nadążał. Czekajcie, zrzucimy. Zrzucimy sobie na... A jest. Na T1. Mamy zrzucone, także idealnie. O kurde. Jak fajnie wolniutko sobie jedzie. No Janusz ino tylko nadarza. Czekajcie, widać? A widać sadzonki, dobra. Także spokojnie możemy sobie śmigać. Nie wiem właśnie jak to będzie u was słyszalne, ponieważ u mnie te dźwięki strasznie się dziwnie bugują. I... O. Zależy z której strony ciągnika ja sobie jestem. Wtedy te dźwięki słychać i nie słychać. Dlatego też nie chciałem, żeby były za głośno, bo czasami pewnie by mnie przegłuszały. Dzisiaj też już późno, dlatego też muszę nagrywać jak nagrywać. Ale mówię tak, już tą grę miałem przed premierą dwa dni, bo Adasiowi udało się załatwić, też szybko Playway odpisał. Także mieliśmy od razu ruszyć, ale tak sobie zastanawiałem się, mówię, coś właśnie trzeba innego zrobić, żeby się wam chciało to oglądać. Żeby nie było to samo co u chłopaków, dlatego też mówię, wezmę sadownictwo. Troszeczkę sobie musiałem więcej czasu na to poświęcić, żeby maszynki posprowadzać, poustawiać, pomyśleć co, jak, gdzie i dlaczego. I też musiałem troszkę szczitować, że tak powiem. No, ty wariat. Ale ważne, że się udało, bo tak to ciężko by mi było, wiecie, tak rozpocząć serię od początku. I no wjechał ja w bruzdę, także nie wiem czy ja wyjadę. Czekajcie, pewnie to będzie trochę nierealne. Aj, ale musiałem to jakoś przejechać. I na zasadzie zdążył zasiać? Nie, już tu zwolnimy sobie, bo nie wiem czy wtedy jak ja nie będę jechał za szybko, to on nie będzie omijał. Mówię, tej gry, tą grę będziemy się dopiero uczyć, także na pewno jeszcze sporo przed nami. Ale mam nadzieję, że dotrzymacie nam towarzystwa i ta gra wam będzie się podobać, bo naprawdę u Adasia mi się wydaje, że na duży, duży plus taka seria. No, znaczy mi się bardzo podoba. Chce mi się nagrywać nią, bo zaskakuje mnie i jest zarazem nowego, troszeczkę nie? Inna, tak, trochę, no właśnie, może nie jest jakoś zajebiście wyjątkowa cud miód i orzeszki, ale jednakże ma w sobie to coś, że no, jak chcemy zagrać realnie, to możemy w to zagrać bez żadnych problemów. I no i zarazem też coś innego, no może no, te maszyny nie są takie wyjątkowe jak w farmingu. Wiadomo, licencji brakuje, tak? Ale myślę, że wykonanie... każdy przyzwyczai i będzie fajna gra na dość długi okres czasu, aż wyjdzie 17. Bo myślę, że to właśnie to będzie taki przełom na te dwa miesiące niecałe. Że teraz właśnie no, ta polska farma trochę porządzi, trochę się na niej pogra, trochę ludzie pokombinują, a potem jednak ten przelot już będzie typo na 17. Bo to może być zarazem no, o wiele na pewno lepsze.
Ja powiem sprawę. Tak, no póki, no wiadomo, gra jeżeli by była oryginalna, cały czas na oryginalnych modach, to się szybko to znudzi, dlatego też jest, widziałem, jest kategoria mody, także myślę, że jakieś modyfikacje będą wychodzić, zależy czy ktoś będzie chciał te modyfikacje robić do tej gry, czy też nie. Ja ogólnie teraz się tak zastanawiam i tak patrzę sobie na wprost siebie i ja źle w ogóle sadziłem te wiśnie. Zamiast w dług, to ja w poprzek, dlatego miałem takie długie odstępy, ale chociaż Janusz nam się nie narobił teraz na końcówkę pracy, może sobie więcej popracować i się troszeczkę rozgrzać. I ogólnie powiem wam tak, jeżeli chce ktoś sobie pograć troszeczkę inaczej i no naprawdę nie jest aż tak wybredny, że no nie podoba mu się to, że na przykład nie ma oryginalnych licencji danej maszyny, to naprawdę polecam wam tą grę, ponieważ moim zdaniem jest godna uwagi i ma kilka fajnych takich zastosowań, które inne gry nie mają. Jak widzicie, tutaj lekko teraz wyjechałem i już mi na przykład nie zasadziło tej sadzonki, także no trzeba uważać i niestety za szybko się nie pojeździ, żeby wszystko tu równo dosadzić, ponieważ te maszyny troszeczkę ściąga, jak sami widzicie, z pługiem to już nie powiem, ale tutaj no ta animacja gleby, tutaj to wpadanie, błoto i w ogóle wszystko to idealnie działa, także no trzeba kontrolować, trzeba sobie jakoś radzić. I co jest najpiękniejszego w tej grze, co mi brakuje też w farmingu, to jest taka sprawa, że czekajcie, nie wiem czy to teraz będzie widać, ja muszę sobie wziąć na drugą kamerę, będzie widać? Będzie widać. Zobaczcie, mamy skupienie na, tak jak sam początek zaczynałem, mamy skupienie na danej maszynie, reszta jest fajnie wyzoomowana. Brakuje tego w farmingu, ponieważ w farmingu jest tak, że jak oddalimy się, to ten dystans do danych obiektów robi się taki dziwny, kolorki robią się dziwne i sami wiecie o co chodzi, nie? Na przykład w farmingu, gdyby było takie coś jak mamy to winterowanie ustawianie na 8, tam wiecie, to jak sobie każdy zawsze ustawia, to wygładzanie krawędzi i wszystko. Gdyby takie coś było w farmingu, właśnie takie, jakby to powiedzieć, wygładzenie tego terenu, który jest dalej, byłoby idealne. Wiecie, do zdjęć, do nagrywania samego, do tego wszystkiego idealnie by to wyglądało. Pewnie wpływa to, wiadomo, na trochę to, że przeciążony jest komputer, ale mimo wszystko, moim zdaniem, zajebiste zastosowanie i tu wielki plus na pewno za to. Musiałem sobie przyspieszyć, prawie mi Janusz spadł. Bym chłopa połamał. Nie, mam bruzdę, no nie? Muszę coś z tym zrobić, nie wiem co ja mam z tym zrobić. Czemu mi się tu taka duża bruzda zrobiła? Kurczę, żebym poniedosiewał tych sadzonek. Ja sobie tu poza odcinkiem będę jeździł. Także mianowicie chyba na dzisiejszy odcinek to będzie tyle, bo ja chcę jeszcze tutaj właśnie teraz, żebyśmy polecieli do Adasia. Akurat będę w tle, ja też muszę to szybko wyrenderować. Zapraszam jeszcze, serdecznie. Tak, ja też również zapraszam i myślę, że jak będzie Brączek, to pewnie jeszcze będzie chciał jakiego roketa. Jest Brączek i będzie roket. No, także ja wam kochani wysiądę jeszcze z ciągnika, pokażę jak to fajnie wygląda, właśnie to zoomowanie będę chciał. O! Patrzcie teraz, widzicie? I jak przyzumowało właśnie tył. O to mi właśnie chodzi. Gdyby takie coś było w farmingu, fantastycznie, normalnie, także co? Kochani, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, za ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. I czekam na wasze pomysły, bo jeszcze też pytam się was, czy idziemy na przykład jeszcze w ziemniaki. Na przykład, no bo maszyny do ziemniaków są. Widziałem też, że właśnie ci, co mają sady, to mają też i ziemniaki. Także czym więcej, tym lepiej, ale to już zależy od was. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie.